Dwie historie w jednej, takie dotyczące moich przygód radiowo-telewizyjnych. Tak się składa, że akurat mam przyjemność już 16 lat pracować w telewizji, natomiast swoją przygodę z szeroko pojętym dziennikarstwem to zacząłem troszeczkę wcześniej, jeszcze w lokalnych mediach w Częstochowie, skąd pochodzę. Radiofon to się nazywało, z moim przyjacielem Konradem Pakoszem, który teraz jest komisarzem na lidze, wcześniej gdzieś tam szefował AZS-owi Częstochowa. Mieliśmy swoje audycje, relacjonowaliśmy mecze AZS-u i polecieliśmy do Luksemburga na mecz AZS-u z FC Mamer, taka drużyna, tam wtedy Arek Czapor grał, taki były siatkarz Resowi, znakomity siatkarz zresztą, był naszym przewodnikiem na miejscu, ale nie o to chodzi. I mieliśmy razem z Konradem tą transmisję przeprowadzić z tego Mamer. Okazało się, że sprzęt, który przywieźliśmy, jakoś nie chciał nam zadziałać. Wszystko podłączone, sprawdzamy jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nic nie działa, reklamy sprzedane. Sponsorzy transmisji przygotowani do tego, żeby tą transmisję jakby nam zagwarantować, że ona się odbędzie. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Konrad zadzwonił do Francji, do operatora sieci, wtedy chyba nawet nie komórkowej, tylko telefonicznej, żeby przyjechał. Gość mówi, że jasne, nie ma żadnego problemu, tylko stawka razy dwa, bo mamy dzisiaj święto narodowe i tak dalej, i tak dalej. I skasowali nas na franki wtedy tyle, że sam pobyt tam i przejazd nas nie kosztował tyle, ile interwencja tego człowieka. Okazało się, że on przyjechał i nacisnął guzik włącz na całym zestawie i to wszystko zadziałało. I to była pierwsza historia związana z radiem.